Pawle. To ja! Tuż obok mnie, w zasadzie na wyciągnięcie ręki, młodzieżowy reprezentant Polski, mistrz Polski z Piastem Gliwice, zdobywca dwóch goli w obecnych rozgrywkach, Paweł Tomczyk, Lech Poznań. Drogi Pawle, czego dziś się spodziewać, czego dziś oczekiwać? Dobrej zabawy, dużo goli i rekordu. Od razu z grubej rury idziemy. Jakiego rekordu? Mojego? Pobicia mojego rekordu? Chociaż się zbliżyć, tak wiesz, żebyś poczuł taką presję delikatną. Okej, okay, zbliżyć ci się pozwalam. Dziękuję. Grabi mówił, że tu nie kiwaj, nie kiwaj. No. Kto tak powiedział? Kamil Grabara, tu oceniał. Ocenialiśmy na kadrze. Żeby nie kiwać Gabora? Nie. To słyszałeś? Podejrzany jest. Słyszałeś? Już tak. Na samym wstępie odcinka komplementy? I to, a Grabi jest z tych, co lubią pojechać, a tu pochwała, więc... Słyszysz, Grzegorz? Pozdrawiam. Pozdrawiam Grzegorz Kamila Grabarę, a ja pozdrawiam Pawła Tomczyka, mówiąc mu good luck. Jedziemy, tam już historia, nawet padło. Wow. Mówił, żeby nie kiwać. Mówił, żeby nie kiwać, to prawda. I Paweł? Kiwa? Nie kiwa. Jezu, rozwali nam bramkę! Matko Boska! A mówili ci, że się śmieją, że nie techniczny. No, widzisz. Oszukańcy. No, proszę. Panowie, to na pewno Tomczyk? No, maskę musisz ciągnąć. Bramka jest krzywo, zauważyłeś? I bardzo dobrze z taką formą i na krzywą trafisz. Na pewno? Ale we mnie wierzysz. No, mówiłem. Nie! To jednak on wrócił do nas, jest Pawka. Mogę pomarańczową? A dlaczego? No za dwa. To nie jest ekstra level, ale dobra, dobra. Na razie normalną, za trzecim razem pomarańczową. Dobra, okej, okay, deal. Grzegorz! Po rękach, cholera jasna. Dam szansę mu trochę, nie? To jakiś punkt dodatkowy? Za co? Jak zmienię nogę. Możesz, tak. A ile? Punkcik dodatkowy, tak jak powiedziałeś. Półtora. Punkcik dodatkowy. Gotowy? Nie. Dodatkowy. Teraz. Gotowy za punkcik dodatkowy, że tak rymem się zapytam? Oczywiście. Uła. A ty nie powinieneś lewą strzelać normalnie na meczach? No. Kiedyś strzeliłem lewą. Ale w co? W bramkę, ale obronił. Będzie za dwa. Dziękuję. Ale jest niespodzianka, kolega. Trener bramkarzy Michał Hamera zawsze chciał wystąpić. Tak się nie bawię. Gdzie? Panie, takiego nie, bramkarza? Nie ma w środek, nie ma w środek. Ale poczekajcie, jeszcze nie wiem co na to Gabor. Ustępuję miejsca, zobaczymy czy albo się lubią, albo się nie lubią. Ile on ci zapłacił, Gaborku? To są tajemnice, to są tajemnice kontraktu. Później, no. Proszę. Obodzonka. Co jest za dwa, nie? No tak, to już powiedziałem, no. Z takim bramkarzem za trzy, bo jak Gaborowi za dwa miało być. Gabor jest lepszy od niego. Muszę cię rozkojarzyć. Dobra. Teraz! Brawo! Dobra, teraz na serio. Kurde. Dlaczego te wszystkie karny walisz po rękach? No, żeby dać szansę bramkarzowi. Że tak niby blisko, ale niestety. Kamerku, jak tam? Brawo. Pawka, gratulacje, w kadrze Polski ty powinien się leżyć. No, a miałem. Ja tobie życzę, nie? I dlaczego Dziczek w takim razie strzelał? Nie wypowiadam. Trener Michniewicz pokazywał na mnie. No ale... Nie, no to muszę trafić. Słucham? Nie, no to są, Paweł, sytuacje meczowe, takie rzeczy powinno tak się trafić. Tak, ja zamykam mu oczy i strzelam. A tak, bo to jest dla ciebie normalna sytuacja. Tak jest. Jest bardzo ciemno. Bo to jest karny w ciemno. Aha, ale nie aż taki ciemno. Aż takie. W który ruch? Kurde, nie mam pojęcia, szczerze. Aś. Ty, no nigdy tego nie robiłem, szczerze. To ten moment! Wow! Gol? Piękny gol no po rękach. No gdzie gol, jak ma piłkę w rękach? To jak gol? Czy kolega Paweł Tomczyk troszkę podłamany, że tak mało minut w tym sezonie w Lechu Poznań? Na pewno chciałbym więcej, ale... Na tyle, ile cię znam i na przykład patrzę, pamiętając twoje wywiady, kiedy byłeś w Piasie Gliwice, tak buńczucznie mówiłeś, my gramy o Mistrzostwo Polski, to wiem, że pewnie jesteś gdzieś tam zawiedziony jednak. No tak, ale co, nie będę przyszpakał pod poduszkę czy coś, tylko będę ciężko na tej murawie pracował i tam pokazywał, że kurczę, zasługuję na więcej szans i myślę, że
robię to dobrze i czekam. No bo swoją drogą też, powiedzmy wprost, Christian Gretkier w formie jest. No i wiem, jaki to jest napastnik. No, porównując lewego na przykład z nim, liczbami jak lewy odchodził, no to są na tym samym poziomie, można powiedzieć, liczbowo, więc to jest naprawdę bardzo dobry napastnik. No ale jak wygram z nim konkurencję, to już naprawdę będę zadowolony. Wiem, że to będzie bardzo ciężkie, ale do odważnych świat należy. No nie oszukujmy się, Jeftić wolnych nie odda. No nie. Chyba, że 3,40. Zaryzykuję. Wow! Kurde, chciałem 40. Pawełku, niech ta passa trwa. Ajejej! Bartas, to oto utrzymywałem piłę kiedyś, ale z tej perspektywy jeszcze nigdy nie byłem. Jak zwykle, spełniamy marzenia, mój drogi. Dziękuję. Mówisz, masz. A to widać, wiesz, ale to widać, że nie byłeś, widać. Ale słyszałem, że Tomczyk lubi wyciągnąć wnioski. Oj, lubi, lubi. No i lubi i potrafi. Teraz. Mhm. I ops! Bardzo dobrze. Matko Boska, to ty? To ja. Trochę wysoko jest. Niż która? Niż ta normalna. Wysoko trzeba sobie zawieszać. Właśnie tak. I to zrobimy. Cześć, jak dobiję? No możesz, no za 2 punkty możesz. No. Nie ma, jedziemy dalej. Ajajaj. Możesz dobić za 2 punkty? Nie ma, jedziemy dalej. Nie ma. No nie ma, jedziemy dalej. VAR! Łyda największa w lidze? Nie. Nie? Nie. Kto ma większą? Kiku się znajdzie na pewno. To niech patrzą teraz. Muszę bramkarza lognąć, coś w tym stylu. No, ale znaczy, jak on źle stoi, to... No, źle, źle. Muszę to wykorzystać. Nie. Jak nie? Jak no, w małą celujemy, tak? Gol jest gol. Gabora? A jak Gabora, to dam dyszkę więcej. Gabor, przesuń się trochę tam. Ale tak w bramkę. Ale tak, dobra. Co on dzisiaj robi? Ludzie! Ludzie! Tomczyk! Paweł, szok i niedowierzanie. Gabor, do małej się pakuj. Do małej ja się pakuj. Robię co mogę. Mam 10 punktów więcej. Nie psujmy tego, co było za drugim razem. Daj szansę. No, niesmak pozostał. Boli, boli to. Tu musi być gaz. Tu musi być gaz. 3, 2, 1. Start. Szybciej! O kurwa! No szybciej! 3! Ja pierdolę. 13, będą jaja! 14, 15 poszedł! O ja! Ale gdzie on idzie? Nie do tyłu! Paweł, wstawaj! Bo czas się skończy! Pazernie! Pazernie, Pawełku! Dwutakty! I gol! Trochę to trwało, ale punkty są! Ja! Aż tak? No, ja mam całą głowę chyba, wiesz? Tak mówili na mieście. Z Dudim w szatni, ale nie nauczył za dużo. Trzy pytania do miliona. To nie jest ten teleturniej, ale zaczynamy. W 2014 roku zostałem królem strzelców Centralnej Ligi Juniorów, zdobywając goli... 21. D.
Niech ci będzie, masz rację. Okej. Pytanie drugie. Urodziłem się 4 maja, podobnie jak? B. Fabregas? Tak. Strzelałeś czy wiedziałeś? Wiedziałem. Ciekawe. Pytanie trzecie, ostatnie. Tomczyk, były koszykarz, wielokrotny reprezentant Polski, ma na imię? Nie mam pojęcia. Strzelaj. Jeszcze raz? A Paweł, B Grzegorz, C Dominik, D Bartek. Ty Bartek, no tam Bartek. Dominik. Dominik. A, może na drugie masz Dominik. Tomasz. Na trzecie Jakub. Pawełku, kalkulator mówi, że tu się może stworzyć gruba historia. Tak jak obiecywałem. A zatem 3, 2, 1. Ulary! Ej, 6! Ale ty masz jakieś problemy z tym barkiem, to chyba nie jest lokowanie produktu. Kurczę, nie wiem, może jak miałem tą opaskę, to taka ciężka i zostało. Kapitańską, a Kapitańska. No ta. I kto się tego spodziewał, kto mój drogi na to liczył? No, fenomenalny wynik punktowy. Gdyby nie ten zły bark, to ja bym był w dużych tarapatach. Myślę, że dużo osób się spodziewało, że mam szansę. Więc tak powiem nieskromnie. Ale też wielu mogło się nie spodziewać. O, wielu się mogło nie spodziewać. Powiedzmy, jakbym był bardziej wypoczęty po tej kadrze może. Choć cieszę się, że zagrałem większą ilość minut. Ale jak następnym razem zadzwonicie i powiecie, żebym tam sobie przygotował się trochę wcześniej, to myślę, że jestem w stanie cię pobić. Noga wypoczęta i noga zmęczona, to zupełnie... Dwie inne nogi. Tak jest. I dobiega końca ten wspaniały program. A co tu się dzieje? Co masz? A, dzięki Jerzy. A, Józiu, dziękujemy ci serdecznie. Paweł, Tomczyk u Semeczka, a Józiu z walizką gdzie? No gdzie? No transfer. No ale jest połowa września przecież, więc wszystkie okienka... Emiraty. A, no tak, dokładnie Emiraty. Tomczyk u Semeczka na licytację. Lech proszę. Poznań. Lech Poznań, tak jest. Wszystko pięknie, ładnie. Cacy chowam. No i co, jeszcze raz ci chciałem serdecznie pogratulować. Naprawdę wspaniały występ, drogi Pawle. I czego ci życzyć? Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy? Nie. Zdrowia, minut, goli i uśmiechu. I uśmiechu. I uśmiechu. Najbardziej życzę ci tego ostatniego. Dziękuję, było mi bardzo miło i bardzo się cieszę, że wystąpiłem i pokazałem swoje umiejętności. Paweł Tomczyk, Lech Poznań, napędził mi trochę strachu, ale rekordista w dalszym ciągu ten sam. Serdecznie pozdrawiam. No.